Siema, jestem Bizoneja, to jest Fallout 4. Ja sobie wgrałem taką modyfikację do samoróbki, która zmienia jej wygląd, proszę bardzo. Ona wygląda w ten sposób. Chciałbym sobie tak ustawić mniej więcej tutaj. Albo w sumie nawet mógłbym to zrobić. Photo mode, proszę bardzo. Mniej więcej ona tak wygląda. Może bym dał radę jakoś to rozjaśnić, chociaż w sumie nawet nie będę tutaj tego pokazywał, tylko tutaj. O, proszę bardzo, przy moim rusznikarskim stole. Tak mniej więcej wygląda teraz ta samoróbka. Wygląda naprawdę fajnie, o wiele lepiej i profesjonalniej. Nie! Daj mi spokój. Won mi stąd, Preston, daj mi żyć. Stanowisko chemiczne. Ja ogólnie chciałem sobie wytworzyć amunicję do 45, bo niestety bardzo mi jej brakuje. W ogóle mam też mało kwasu, superancko. No dobra, dawaj, zaznacz mi, że potrzebuję tego. 45 jest bardzo ważną amunicją dla mnie. To jest w ogóle Karla śmieciara. Może zobaczyłbym, czy ona czegoś tam nie ma przy sobie. 116? Co ty, kurde, żartujesz sobie ze mnie, koleżanko? Dobra, gdzie ja tu mam jakieś takie fajne rzeczy? 116, no to dawaj. 126, dawaj. Jaja se robisz, koleżanko? Jaja se robisz? W sumie to nawet mógłbym jeszcze bardziej ją ograbić z tego, co ona tam ma. Dawaj. O, proszę bardzo, dziękuję. Sprzedałem wszystkie mentaty, to jest też bardzo niesamowity deal, naprawdę. Dobra, tutaj jest stanowisko chemiczne. Ja ogólnie mam pancerz Sirius, który wygląda jak pancerz Szturmotrona, który jest też bardzo potężny i jest niesamowity, naprawdę. Tylko że niestety nie mam zbroi mistrza na trzecim poziomie, a nawet i na czwartym, to są jeszcze lepsze rzeczy. Tu w ogóle jakieś ostrze, hahaha. Ja pierdzielę, jeszcze nie miałem do czynienia tutaj podczas grania na survivalu ze Szturmotronem, no ale okej. Pancerz Sirius i Sirius Armor. To są dwa rodzaje tego? Aha, bo to jest przetłumaczone, a tam to nie jest przetłumaczone. Okej, dobra. Ale ja chcę strój instytutu sobie wytworzyć, bo to jest zarąbiste. Zużywa włókno balistyczne, ale kurde... Oj, będzie to wyglądało elegancko. Dobra, wszystko się wytworzyło. Niestety nie ma spolszczenia do tego stroju, ale to nieważne. Uwaga, uwaga. Czas się przebrać. Tutaj cyk, cyk, cyk i cyk. I uwaga, jak on wygląda. Powiem szczerze, za dużo ma tutaj tego dziadostwa. Wow, 120, 114 i 1010 odporności na radiację. Wow, to jest kosmos. Po pierwsze to bym zdjął to. Zdjąłbym ten ołowiany napierśnik. O, nie, pojemny napierśnik bandycki. Okej, i proszę bardzo, teraz tak wyglądam. Spadają statystyki trochę. Ale wygląda o wiele lepiej w ten sposób. Boże, co to za strój? Czy on nie jest za bardzo OP? Nie wiem. Ale zostawiłbym ten napierśnik. Albo nie, wziąłbym go. Wziąłbym go, bo to zawsze dodatkowy bonus. Malowany hełm bym zostawił. Bo go i tak nie mogę założyć na głowę. Malowany hełm, dziękuję. To sobie bym zostawił, bo to pokazuje mi wrogów na czerwono, co jest dużym ułatwieniem. To sobie wywalę, to sobie zostawię. Garnitur sobie zostawię. Ogólnie złomek sobie wezmę, bo niestety do tego mojego lepszego karabinu, który gdzieś tutaj się znajduje, Bajojajo, mojego automatycznego karabinu 45 do 45, niestety nie mam amunicji, mam 100 tylko, no co to ma być, to nie jest nic po praktycznie, więc mogę to schować jedynie i sobie wziąć tutaj tą 38, nie mam tutaj więcej 38 i innych do strzelby, też nie mam, do 10 mm też nie mam, no dobra, to wracamy z powrotem do instytutu, ja się tutaj ubiorę elegancko. Gdzie to jest? O, proszę bardzo, dzięki czemu mam już o wiele więcej tego odporności. Jestem za odporny. A przy okazji, jak już tutaj jestem, to sobie zrobiłbym w końcu ten fotel dla mamuśki Murphy. Gdzie to jest? Fotel mamuśki Murphy, proszę bardzo. I tak ustawię tak, żeby to było... W sumie, gdzie by to ustawić? No do środka pewnie, nie? Do kuchni. Do kuchni! Proszę bardzo, zarąbiste. Ukończono! Dobra, gdzie jest mamuśka Murphy? Bo ja wiem, naba, nieważne. O, mogę sobie ustawić te gogle na czoło albo na oczy. Dawaj, na głowę. Black coating, blue, chrome, no color. Black. Wersja black jest lepsza. A tutaj w ogóle mogę jeszcze to ulepszyć? White, red, white, black, brown, orange. Wow! Holy Jesus. A dawaj. Jest czarno-czerwone? Black, red, dawaj. Dobra, ustawione wszystko jest na czerwono. Tego nie mogę ruszyć, dobra. A kaptur też nie mogę tego ruszyć. Maska. Headlamp, white. Aha, w sensie lampa, tak? No to niech będzie w sumie taka, jaka jest, czyli biała. To jest najlepsze. Mask, gold, blue.
Black, gold, solid, O, no zastanawiające to jest, ale niech będzie czarny, o, cyk. Dawaj. Moduł, co to jest? Hacking, wow. Holy Jesus. No dobra, na razie tego i tak nie mogę ruszyć, więc sobie daruję. Outfit, różne. O, cieplane pokrycie. Dawaj, bierę. Arm patch, Clastic Institute, Army, Blood of Steel, Mogę sobie to ustawić. Minuteman. Pre-war flag, o, to może by było ok. Synth retention. Pre-war, o, dawaj. Mask on, belt. A dawaj, niech będzie automate. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Underskirt, male, dawaj. No bo jestem facetem, nie? Proste. To male albo female. Kellogg? Aha, i Kellogg tylko dodaje bonus dodatkowy. To biorę Kellogg. Zajebiście, dobra. No to wyłaż, jak to teraz wygląda. Czarno-czerwone, pokaż. Kurde, no fajnie niby. Ale chyba wrócę do normalnego koloru, bo ten kolor się na... przy Pip-Boyu jest paskudny, nie chce się załadować. Dobra, i pierdzielę to, idę, wprowadzam do normalnego koloru. Może tam to będzie lepiej wyglądać. Ale ja powiem szczerze, że to wygląda lepiej. Nie jest takie zapikselozowane, to wygląda teraz spoko. No i to jest to, kurde, nice. Teraz jeszcze więcej bonusu jest. Oho, nic się nie stało, dobra, to super. 112, 101, zaraz sobie dowalę jeszcze to i tyle. Dobra, to sobie przemaluję jeszcze tutaj moje prawe ramię. Z jednej i z drugiej strony malowanie tunelowych węży, to jest to. I wyglądam ciekawie. 134, 119, boże, ale jestem koksem, nie? Zarąbiście, boom. Wszyscy się oznaczają, wow. Chyba sobie po prostu pisz. O kurde. Dzięki piesku, że leży. Mięso. Dawaj mięso. Więcej nie jesteś wart. Niektórzy nie mieli zbyt dużo szczęścia z niedźwiedziem. Roztrzachał i jak porąbany. Co to jest? A, myślałem, jakieś to samoróbka wygląda teraz kompletnie inaczej. To mi się podoba. Fajnie, fajnie. Co się stało? Oswoili ich, czy co? Wypuścili ich z klatki? Jest jeden taki, który se wyszedł. Gień. Okej, tu jest błotniak, który się wkurzył. No se możesz chcieć, ja cię tamten. A ten co tak stoi i patrzy się na mnie? Co on tak biegnie? Zostaw mojego psa, ty draniu. Gień. Wywaliłem animację do pistoletu 10 mm, bo było za głośne. Błotniak z miękką muszlą kompletnie oswoili tego błotniaka, on kompletnie nic nie robi. No dobra, to ja nie mam zamiaru jemu nic zrobić. O mój Boże, jak oni są daleko. Żeby ich tam trafić, przydałaby mi się snajperka jakaś. Ja mam w tym, w sanktuarium snajperkę, może bym po nią poszedł. Tu jest pies! Gimpcie! A ty skąd tu się wziąłeś? Żegnam. Nie potrzebuję, kurde, tego. Fotowoltaiki. Wow! No nie! Jaja! Co się stało z tym? To chyba zawsze miało problem to miejsce z ładowaniem tekstur. No przecież to jest paskudne, ja chyba stąd wychodzę, do widzenia. Chyba trzeba sobie przykować snajperkę. Tylko, że ta broń zadaje więcej obrażeń i mniej mam zdrowia, także Mogę sobie tutaj wybrać 5.56 kaliber albo 308, więc zostaję przy tym. To jest jakiś refleks, coś tam, sight. Co to daje mi? Aha, tutaj widzę, że dostaję więcej. Okej, dawaj to. Ile to kosztuje? Aluminium. Okej, śruby jeszcze troszeczkę mam. Dobra, zarąbiście. Aha, to jest armor, przebicie tego pancerza chyba. Okej, tutaj tylko potrzebuję znawcę spraw. To sobie wezmę to, bo to jest fajne. Okej, tutaj nie mogę nic zrobić. Tutaj mogę sobie... Aha, automatic, tak? Chwila, to jest tak. Better recoil. Aha, jasne, jasne. Ale to praktycznie nic nie zmienia, to bez sensu. Dobra. Better reload speed. Dobra, dawaj, niech będzie. Jak to dużo zżera mi tego? Da się żyć. Okej, suppressor. Niech będzie takie, jakie jest. Tactical flashlight. A niech będzie takie, jakie... Albo w sumie no attachment, o. Niech po prostu sam Pip-Boy mi działa. Wow, a tu mogę sobie zwiększyć obrażenia?
Nie, no dobra, to jest kurde jakieś cheatowanie, nie? A czy mógłbym jakoś sobie zmienić wygląd tego? Black, o, proszę bardzo, raz. Żeby to wyglądało tak normalnie, no. O, następny. Ale ten jeszcze tłumik jest jakiś taki dziwny. O. Tutaj jeszcze wezmę czarne. Dawaj. Żeby to wyglądało tak normalnie, a nie jak jakiś z kosmosu. No i dobra, zarąbiście. Proszę bardzo, wszystkie są już oswojone. To można by było wypuścić. Trafię go stąd? Nie, nic go nie ma szans. Gdzie jest kolega? Tam jest? I see you, bro. You dead, bro. O, co się z nim stało, no? Kto go poszczelił? Ktoś widział? Ktoś wie? Nie? To dobrze. To bardzo, bardzo dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. Tylko żeby go trafić. Z daleko jestem. Ta broń ma napadać cienki zasięg. Ja ci dam, ja ci dam, aha, bo tędy się nie do tego ustawiał, bo tam jest dziurawy ten. Teraz zobaczysz, who is that? Who's your daddy? A? Bandyta psychol, ta. Ja wam dam. Jean-Claude Van Damme. Czy to jest gościu z rakietnicą? Chyba raczej nie. Strzelam w ziemię, marnuję pociski, bo strzelam w ziemię. A Boże, gdzie to jest? Gdzie jest, kurde, frajer? Tam jesteś? Nie strzelaj w ziemię, please. Nie, no co to się dzieje? Czy ja w ogóle go trafiam? Bardzo dobre pytanie. Nie, kompletnie. Ale oni trafiają mnie wyśmienicie, nie? Czemu nie mogę cię trafić? Och, Boże, dziękuję. Marnuję tylko pociski, masakra. Tam jest jeszcze typol. Może nie będę kucał. No ale co jest? O, nareszcie. Masz tam, łap. Doleci? Ale by było jaja, gdyby doleciało. Dawaj, coś tam leci do mnie. Co tam, frajerzy? Co tam? Gdzie jesteś, kolego? O, i leży. Nie wiem, co tam się działo, ale to wyglądało tak, jakby, nie wiem... Bandyta dusił tego dogmita, czy co? O kurde, o kurde, oho, oho! Tam jest, kurde, frajer. Bum. Ja pierdzielę. Czy ja jestem jakiś dziwny? Nie mogę nikogo trafić. Pies ubiegnie. To już go nie ma, o. Proszę bardzo, no i co? No i co, trzeba by okazaczyć? Nie mam zbyt dużo pocisków o tej 308. Powinienem jej więcej zbierać. A tam gdzieś roi ten, stoi ta porąbana dzikuska, która jest najpotężniejsza z tej grupy. Chociaż już pewnie nie jest, patrząc, że ja trochę powbijałem poziomów. Od ostatniego tutaj, jak tutaj byłem. Cześć, bandycka szumowina, leż. Co tam, jak tam? No? Czekaj. Daj mi się dobrze trafić. No? A ty jesteś martwy, no i co? Gdzie tu jest Fear, co? Grałem w Fear, fajna gierka. Tam jeszcze żyje gościu? Wow, wow, gdzie strzela, gdzie strzela? A tutaj jesteś, cześć. Już się nie ma. Tam w ogóle są błotniaki. Też zamknięci są w klatce. Ja pierdzielę, nie sądziłem, że to jest możliwe. Żeby bandyci sobie oswoili błotniaki. Proszę, proszę. Teraz ci zobaczymy, jaki ran. A to też jest, kurde, ten. To nie są wrogowie. Jeszcze słyszę. Gdzieś tu była ta główna przywódczyni tego miejsca, tego gangu. Tych bandytów. No, ale no nie ma jej na razie. Ja pozbieram sobie 308. Makaron ten z Blanco. I już Blanco. Oni mają, bo nic nie widzą. Blanco. Nie wiem. Amunicja do strzelby, 45. Coca-Cola, 308. Złożona zapalniczka. Drewnianego klocka to oni strzelą, a nie ja będę zbierał. No, gdzie jesteś, koleżko? Na samej górze jesteś? Co? Ja wam oczyściłem kanion z tych błotniaków. Ładnie wam wodę obniżyłem. Znaczy, to z czasem spadło, no ale nadal włączyłem pompę, dzięki czemu ta woda zniknęła. A wy co? A? Dranie. O, butelka po piwie, to się przyda, bo... Dzięki temu będę miał oczyszczoną wodę, której mi brakuje. Bo w moim obozie mam 6 maszynek do robienia wody i zero jakichkolwiek zmian. Po prostu cały czas jest tyle samo, ile było. O, nowi koledzy idą. Jak miło. No, wychyl się. Piszesz, że co, wgrałem ci nowe AI, to se możesz tak się chować? Wyłaś.
A ty, frajerze, co tam się chowasz? O, już cię nie ma. Takiś jest cwaniak? Schowasz się za tym? Myślisz, że co, nie dorzucę tam? No i masz rację. Ja pierdzielę, albo za wysoko, albo za nisko. Dawaj. Uuu, idealnie! No i co tam? O, leci coś. O kurde. Skąd to poleciało? Stamtąd, ta? Chodź tutaj, łajzo. Mogę chcieć, no dobra, to nie będę tutaj spędzał za dużo czasu w tym miejscu, tylko idę do nich. Brudna woda, nie chcę brudnej wody. 38, dziękuję. Też nie korzystam aktualnie z 38. 308 byłaby lepszym rozwiązaniem, no ale jakbym znalazł, to bym się ucieszył. Cześć piesku, co tam się tak skradasz? Samoróbka, proszę bardzo, taka ciemna. Ładnie wyglądają teraz te samoróbki. Nie jest wstyd ich używać. Stymulat żywiołowy, brudna woda to nie. Od tego choróbska jakiegoś dostanę. No dokładnie. Patrz. Ale zabawnie. Widzisz, jaki jestem szczęśliwy i jak się śmieję z ciebie? A czy z twoich żartów? Gdzie jesteś, kurde, frajerze? To jest tyle błotniaków. Bandycka szumowina. Hej, hej, ho. No, gin. Ha. Hej, ho. I zginęło się. Nieważne. To była rakietnica? Nie, to była rurka zwykła. 5,56. Utwardzony standardowy karabin ten. Wojskowy. Proszę bardzo, jak doskoczył. No, stary, nic nie masz przy sobie. Nie wiem, po co się tak rzucałeś. Jak nic przy sobie nie masz. Łowiany, ciemny, skórzany napierśnik. Nie chcę więcej bonusu do tego. Do ochrony przed radiacją. Bo i tak mam tego sporo. Kanister z benzyną, dzięki. O, to się przyda, to się przyda, to się przyda. Radik zabawkowy ten. Okej, aluminiowa puszka, odlot. Nabój 38, super klej. Proszę bardzo, jakie rarytasy. Warto było tutaj przyjść. Klucz nastawny to nie. Butelka po piwie też sobie wezmę. Psycho, brudna woda to nie. Tego to raczej tutaj nie ma co ruszać, bo i tak tam z tego nic nie zbiorę. Bo tu zawsze jest pusto u bandytów. W tym warsztacie. To jest to, aluminium. Chyba już nie będę zbierał tego, bo się przeciążę. Te kanistry też ważą dużo. Au, au, uuu! Ty kurde, łajzo, boom. Aha, ty byłeś bandyta psychol. No, ale jesteś bandyta łajzo, bo żeś zginął. Proszę bardzo, 38, dziękuję. Proszę bardzo, jak się wzbogaca w tą 38. Warto, kurde, tego używać. Też na razie używam tego drugiego karabinu, nie wiem po co, marnuję do niego amunicję. 10 mm, no nie tego szukałem, no ale może być. Złazimy jeszcze, oho, słyszę koleżankę, to chyba jest główna przywódczyni tego dziadostwa tutaj, tej bandy frajerów. Gdzie jesteś? Sally Matis, Matis? Dawaj, chodź, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. A, może tak zrobię, o, dawaj. No i co tam? Co tam, co? Ty mazem nie jesteś już taka potężna, co? Gień! O Boże, prawie mnie zabiło. No, nie jest taka potężna, prawie mnie zabiło. No i co, zarąbałem tego. Czy one te płotniki będą mnie nienawidzić? Nie. Okej, okay. Gitara. Czemu mam włączone to? O, dziękuję. A, następna jeszcze bandyta psycholka jest. Okej, okay, spokojnie, idę do ciebie. Koleżanko. Gdzie ona jest? Tam jest. Boom. No, boom! Boom headshot. I to chyba wszyscy. Zostały tylko błotniaki, które są kompletnie, jakby to powiedzieć, no, nie chcą mnie zabić. Neutralne są. To fajnie, mi to nie przeszkadza. Jeżeli one nie chcą mnie skrzywdzić, to ja nie będę ich krzywdził. 30. O, 308, dziękuję. Chyba wyjąłem pociski, które wpakowałem w tego bandytę. Nabój 38, serio? To była twoja... To było to? Pff, śmiech. Chciałbym ich uwolnić, ale się trochę cykam, że zginę. Okej, dziękuję. Odlot, butelki po piwie. Żeby nie za dużo ich zbierać, bo się zaraz obciążę. Dobra, chodź window. Jak sobie do mnie jedzie. A ja bym pomyślał, jakby je uwolnić. Dobra, te... One są tutaj mniej więcej wolne. Nie, nie są. Dawaj. O kurde, dobra, nieważne, nic nie mówiłem, one są chyba w środku są dobre. Aha, kurde psie, gdzie żeś tam poleciał do tego błotniaka, Jesus Christ, co ty robisz po prostu? Jak je szybko pokonałem? No cóż, to w takim razie wszyscy zginą. Ja myślałem, że one są kompletnie ten, jeden był tam błotniak, który kompletnie nic nie robił. Dawaj, steampack, masz.
Bam! I mnie zaraziły choróbskiem momentalnie. Dziady. Mięso błotniaka. Kurde dranie. Dawaj mięso. Przyda mi się twoje mięso, bo jest bardzo dobre. I wystarczy jedno i już jestem najedzony. Dobra piesku, ty będziesz uratowany, chodź. Bo chyba nie wyjdziesz tak inaczej stąd. Stamtąd. A co tutaj jest? Jest coś fajnego? Jest radio, można by było sobie włączyć. O! Super klej, okej, dobra. O, mogę ulepszyć komandosa, dawaj. Boom! Jeszcze więcej obrażeń. Potem na 35, na 49. No i to jest to. Ile teraz zadaje im ten karabin? On zadawał chyba 22 obrażenia, czy coś takiego. A teraz? 30. Uuu, no to fajnie, nareszcie. To pewnie tamta broń, 45, ten karabin zadaje teraz pewnie z 50. O kurde, karabin kolejowy! Żem jeszcze... O, gwóźdź kolejowy! Ha! Następny gwóźdź. Ja pierdzielę, to będzie mój pierwszy raz z bronią kolejową, dawaj. Uzbrojenie, pokaż jak to wygląda, gdzie to jest? Karabin kolejowy, 10, what? Ha! Trzeba będzie to wypróbować, o ja pierdzielę. Oho, super mutanci. No to będzie na kim przetestować, co? Ojejku, to jeszcze mój ulubiony super mutant. Z wybuchowym gównem w rękach. No dobra, o kurde, po pierwsze typie, boom, dostał i co, nic? Ha, dostał! Won mi stąd, mutorogarze, biegnij! Dobra, nie mam za dużo pocisków, gdzie jest ten? Okej, go chyba słyszę coraz bliżej. Gdzie on jest? Jest, leży, wybuchnie? Nie mam bladego pojęcia. Dawaj mi tę miniatomówkę, dziadu. To jest moje. Gwóźdź kolejowy, dziękuję. Mięso miałgłaj. O kurde, ten gość jest potężny. Ja bym się gdzieś tutaj ustawił, tylko gdzie? Za bardzo nie mam osłony, ale dawaj, steampack. To jest gościu legendarny, może coś ciekawego z niego wypadnie. Albo ze mnie coś wypadnie. Dobra. Mam jeszcze pocisk jakiś? Co ty? Zostaw mojego psa, ty dziadu. Jeb, nie trafiłem go? Nie za bardzo. Łak dostał, jaki on dostał obrażenia. Frajerze, zostaw, że go. On ma lepsze ten. Rzeczy, dobra, gin. Mocarny przeciwnik uległ temu, tam, uległ mojemu. Gulobój, karabin z dźwignią? Zdaje większe obrażenia z gulą. Co mi z takiego? O, to jest super. Noctowizja. O, to jest super, to jest super. Tego nie chcę, bo to jest takie dziadostwo. Szkoda mi miejsca na to. Ogólnie mógłbym wyrzucić ten karabin kolejowy, albo dam pieskowi. Chodź, hey. Co tam? I proszę bardzo, kurde. Mam noctowizję, boom i boom. Teraz wszystko wygląda inaczej. Wszyscy pokonani, idziemy do środka, piesku. Idziemy do środka, nie. Szpital Medford Memorial. Ale ja miałem w inną stronę iść. Boże, ja tam nigdy nie dojdę. Dobra, powiem szczerze, jak wyjdę z tamtego miejsca, do którego mam dotrzeć, to podejdę do tego szpitala, o ile będę miał jeszcze miejsce w ekwipunku. Jak nie, to będzie ciężko. Ale koniec rozpraszania się. Tu jest tyle rzeczy, które mógłbym odwiedzić, na razie sobie daruję. Bo ja wiem, że mógłbym tutaj siedzieć i siedzieć, ale ja chcę dotrzeć w końcu tam i zobaczyć, co z tym oddziałem, bo ja nie mam pojęcia, powiem szczerze. Nie pamiętam, co tam się działo. Jak grałem poprzednio. Wiele rzeczy nie pamiętam, mimo że tyle godzin przegrałem. Ale jak się łazi po... O! Proszę bardzo, jak się łazi po pustkowiach, to się zapomina wiele rzeczy. Częstotliwość karawan... Sygnał alarmowy. A, tutaj, dobra, 25%, jasne. Oczywiście, bo tu jest pełność dziczałek guli. Jakże mogłoby być inaczej? O kurde, coś tu mi jeszcze wyszło z podziemi? Nie wiem, wow! Wybucha wszystko, wybucha! Wybucha, jeszcze ktoś mi do mnie dzwoni, do widzenia. Zostaw go, gulu! Leż! Chyba to miejsce. O mój Boże! Nie! O, dawaj, steampack! Skąd? Wow! O mój Boże, święty. cześć! Skąd was tyle tutaj się wzięło? Zablokowałem się na ścianie, zablokowałem się na ścianie. Biegnij, 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 biegnij. Mój pies oczywiście leży. Ty też, frajerze, leżysz. Tam jest następny, kurde, świecący drań. A tutaj co? Co tu uniki robisz? Co to jest? Matrix? Czemu nie możesz biec przeładowując? To jest takie oczywiste, jak się jest żołnierzem. No albo nie. Jezus Maria, gin! Chyba, jak tak się bawimy, to się pobawimy tak, gin! Wybuchowy dziadu. O!
leżysz. Na buzi jest kołsemka, zegarek kieszonkowy. O, właśnie, tego potrzebuję. O, cyk, 50, tutaj, dziękuję, rękawica kuchenna daje mi tylko tkaninę. Podziękował. Chyba, czy dam radę wypatrzeć może gdzieś tutaj tych, resztę tych guli? Oczywiście trzeba będzie psa uleczyć, bo dostał mocny wpierdziel. Pojawili się kompletnie znikąd. Stałem se i coś tam robiłem, a nagle BUM, kurde, lecą. Masz, trzymaj. Bam. Kocham te stipaki, są świetne. Ta animacja jest genialna. Obalający machoniowy kij baseballowy. Szansa na wytrącenie trafionego przeciwnika z równowagi. Fajny ma cenę, więc mógłbym w sumie wziąć. Dawaj. Kij baseballowy. Może bym potem, jak wbiję taki wysoki poziom, to bym sobie poleciał w broni mele. I z baseballem będę latał. Żyje? Nie żyje. Laboratorium mest tego. Medteku. Tam ktoś jest? A, to jest po prostu ghoul. Drewniany klocek. Nie. To nie jest to miejsce? Kurde, ja już się pogubiłem, nie? Oho. Może gdzieś tutaj jest jakiś budynek? O, widzę Bractwo Stali. Dobra, jasne. Raczej jednego go... Oho, wszystkich widzę. Czyli jasne. Mhm. Holotaśma. Emitter ten wezmę sobie, bo to z tego są fajne rzeczy. Wypalony pancerz wspomagany. Obejrzyj. Zespawane na amen. This one too. Tej też. What happened here? No właśnie to trzeba wyjaśnić. Hmm. Jakby coś tutaj wybuchło? No wypalone, no to może do jakiegoś wybuchu czy coś? Gaśnicy nie biorę, bo jestem praktycznie przeciążony już. Ciężkie życie jest, kurde, gościa, który przeszukuje sobie wszystko dookoła. Średni save, dawaj. Kapsel. Dzięki. Tu widzę, że to jest ulepszone. Nie. Steampack. Nie, to jest takie gdzieś cienkie to jest. Dobra, czas posłuchać tego gościa. Włączę sobie to. O, proszę bardzo. Chociaż tak lepiej widać na tym. Cholernie śmiertelnik, rycerz Warham. Bierz. Uniform bractwa. A on jest taki dosyć średni, ale może dałoby się go ulepszyć. Dawaj. Zobaczyłbym. Holtaśma z pola bitwy. Dawaj. Cholernie śmiertelnik. A jak to wygląda? Nie mogę posługiwać. Dobra, nieważne. Holtaśma z pola bitwy. Oh yeah, super to wygląda. Cyg, animacja pełna. We'll head for the old military base, then try to make it to our holdout. The code will be our call sign. All right, move! Znajduje się po ośrodku szkoleniowym Gwardii Narodowej. To jest bardzo dobry pomysł. Wcale nie będzie tam takiej ochrony, że ja po prostu się poskładam. O, opcjonalnie mogę podejść do Paladyna Densa. Aha. Coś czuję, że tam trzeba iść. Oh my god. Co to jest za osiedle? Wow! Co tam się stało? Chyba ktoś wlazł w jakąś minę. Ha. O, Mutogar jeszcze mnie nie widzi. Nie widzi mnie? Co za cymbał? Może on jest ślepy? Możliwe. Mutogar, niech sobie idzie. Dobra, mój pies na szczęście jakimś cudem go nie zaatakował. Dziwne to jest. O, coś mnie już zaczęło atakować. Co tu jest? Mutogar, oczywiście. Zostaw mojego psa, ty kurde kundlu. Zmutowany. Wszystko dobrze, piesku? No to świetnie. Imbryk. Imbryk co daje? Ceramikę pewnie. Czemu teraz się nad tym zastanawiam? Strzelają do mnie. To jest jakaś wieżyczka. Czemu wieżyczka pomaga supermutantom? Czemu oni są tak inteligentni? Oni są od mistrza, czy co? No na spokojnie, gdzie jest ta wieżyczka? A tutaj jest! Okej, już wiem. Przesuń się! Przesuń się! Boom! Szak, boom! Czy jak to tam miało być? Boom, szak! Tam jeszcze jest coś. Dawaj, a próbuj strzelać, no, proszę bardzo, Matrix, dziadu. O, boom! A ty co z wiadowcy? O kurde! Ja jestem martwy! Dawaj, steampaka. Cyk. Bam. Jeszcze raz. I cyk.
Dzięki. Jakiś bandyta. O, czyżbyście zostali napadnięci, supermutanci was wybili? Ojejku. Czyli w sumie supermutanci wybili bandytów, a ja wybiję supermutantów. Może być. O, nie! Nie wiem, jakim cudem to przeżyłem, ale się cieszę. Czemu ja nie wyczułem nie zaznaczył mi wad z tego? Że tutaj jest mina? Dziwne. Może gdzieś tutaj nazdepnąłem na coś. Bo tu jednak są różne takie pułapki. Mogę zachodzić przy tych puszkach i nikt mi nie podskoczy. Ha! Przydałby się jakiś materac. Ja nie wiem, gdzie ja mam zapis. Nie wiem, czy chciałbym na razie się z tym bawić, czy lepiej pójść do Palady Adensa, tam zapisać grę, a potem jak będę szedł tutaj z powrotem do tej Gwardii Narodowej, to odwiedzić to miejsce. Odwiedzę to miejsce, żeby się pobawić. Myślę, że to jest dobry pomysł. Bo ja tu zginę i potem będę musiał wszystko powtarzać od nowa. Ja mam jedyny zapis w sanktuarium, więc nie chcę ryzykować. You're back. Any word on the patrol? No właśnie. Przepraszam, jakim patrolu? Nic wartego zameldowania. Jeszcze nie. Grupa zwiadowcza wpadła w zasadzkę, zniszczyli swoje pancerze wspomagane, by nie pozwolić wrogowi na ich zdobycie. Przeżyły tylko 3 osoby. The recon team was ambushed. They scuttled their own power armor to keep it from being captured. There were only 3 survivors. What a loss. But they did what they had to do. Our technology must be protected, no matter the cost. Let me know what else you discover. Dobra. Okej, tutaj chyba jeszcze nie byłem. Łapasz po na śmierci. Aha, ja tu byłem. Aha, okej, okay, dobra, nieważne. Ale nie wpisywałem tutaj w terminalu. A, proszę bardzo. Hasła nie wpisywałem. Dawaj. Co się stało? Młoda pluskwa, to ty? Szperacz? Co to było? That's it. O, proszę bardzo, otwieraj, co tam się kryje. Co się dzieje? Czemu tam coś wybucha? Co tam się dzieje? Mama, zaraz tam zobaczę. Ogniwo fuzyjne, 45, cewka, miedź i stal. A dawaj, dawaj. I tak idę do sanktuarium teraz. Granat domkowy, koktajl Mołotowa, thank you. Gościu nie ma nic przy sobie. Tylko tyle miał? No dobra. Zawsze coś. Co tu się dzieje? Szczelce! O kurde, takie szczelce, które mnie zaraz załatwią. Dawaj. Mam ten strój, ale powiem szczerze, tak jakbym go nie miał. Są strasznie potężni, jak na takich frajerów. Coś się zbugowało? Ja pierdzielę, zbugowała mi się broń, ja zaraz umrę. Wow! Jak damage zadają kosmiczny, co się dzieje? Gdzie jesteś, frajerze? Gin! Co was porąbało z tym damage'em? Gdzie ja mam broń? Znikła mi broń. Nie mogę używać broni. Nie mogę używać broni! Wypuść mnie do jasnej, ciasnej z tego. Bakuje mi się wszystko. Co się stało? Co to za holy... Przecież to jest porąbane, jaki oni damage sadzą do mnie. Ja mam ten strój i powiem szczerze, ten strój jest praktycznie niczym w porównaniu do tego, co oni mi tu zadają obrażenia. Takie kosmiczne jak... Jakby nie wiem, z czego byli, z armaty. Porąbało cię? Gain. Ja też im duże obrażenia zadaję, ale nawet ta wieżyczka nie zadaje mi takiego obrażenia, jaką zadają mi oni. O! A pierdziele, przeżyłem. To wszystko dzięki strojowi z instytutu, bo inaczej bym kurde umarł normalnie w butach. Oni tam są, co? Więcej ich tam jest. Och, ja pierdziele. Nie wiem, czy chcę tam iść. Jak oni takie damage z kosmosu zadają. Będę musiał pamiętać, jest to jakoś zapisane tutaj? A mniej więcej gdzieś koło restauracji Dumbling, tak gdzieś na środku. Tyle miejsc mam do odwiedzenia, w których dostałem wpierdziel, że to jest szok. Dawaj, pozbieram co się da i spadam. Jak następny, ale to jest jakiś frajer. Do widzenia. A z takimi to się mogę nawalać frajerami. Nie wiem, z kim się strzelał. A, do zdziczałego kundla strzelał. Aha, jasne. No to sobie już nie poszczela. O! Następny koleżka. Cześć. To macy zwyczajni bandyci. Padają tak szybko, że nawet nie zdążę policzyć do zera. Idę sobie tak, a to jakaś mucha. Stado much! Stado much! Aha. Okej. Okay. To było szybkie. Nowy poziom. Nowy ja.
Co mógłbym sobie tutaj porozdawać? Punkty? Może w bardzo trudne terminale pójść, co? Nie mam pojęcia. Ja bym sobie poszedł w to, złomiarze. Że będę zdobywał z broni śruby, aluminium, miedź. O, to jest dobry pomysł. No, czas zobaczyć. Stal, śruba, dobra. Klucz do kół, sama stal, aha. Francuski też, to lipa. Ale z tego stal? No nie, no ja sobie robię, już z tego akurat nie będzie nic fajnego. O, śruba, guma, zarąbiście, sprężyna. Z tego stal. No to super, faktycznie. Zarąbiste rzeczy wyleciały, nie? Opłacało się dawać w to? Jak? Nie wiem co. Trwałem te okulary noktowizyjne, widzę ciemność. Mogę sobie tu ustawić, że na czoło, okej, proszę bardzo. I no color, aha. Black coating? No color. A dawaj black, o. Dobra. Jak to teraz wygląda? Uwaga. Widzę sobie z tego, Boże, oczy bolą. O! O! Zarąbiste to jest. Pyk, pyk. Super, dobra, warto było to zrobić, bo to teraz wygląda naprawdę... O mój Boże, wyglądam jak ten ze Splinter Cella. Jak się tam nazywa ten bohater? Zapomniałem, ten Fisher? Coś takiego. No dobra, to wracamy na osiedle mutantów. Osiedle West Everett. Proszę bardzo, aż mi się gwiazda cięła. Iha! No i co? Dobranoc. Aha, następny leci. Mięso Mutogara sobie zostawię. O, gdzie jest przeciwnik? Z której strony przyleci? O, wiem, piesku. Też nie mam pojęcia, skąd oni niby chcą wyjść. Tam byłem, okej. Ta. Gdzie ty jesteś, frajerze? O! Ja bym tak strzelił w to. A, nie wybuchnie. O, proszę bardzo, jak kulturalnie ktoś tu... O nie, w psa mi strzelają! No i dobrze, ma tam być, gdzie ma być. A ty giniesz. Nie wiem, co się dzieje z tą bronią, ale trzeba się bagować. Co się dzieje? Chyba modyfikacje zaczynają szwankować. Nie ogarniam, przecież dopiero co wszystko było w porządku, teraz nagle... Full auto mi zostaje. A, pięknie. To myślałem, że to jest stealth boy. Tykwa, nie chciałem w sumie tykwy brać, o Boże. O kurde! Nie interesuje mnie to. O, waga, dziękuję. Rozbrojona. Prawie wlazł z jednego na drugie. O, tu jest mydło. Bym sobie wziął to mydło, dam radę? Nie dam radę wziąć tego mydła. Filcowy kapelusz, tak. Spinka, mentaty, dzięki. O, stojąca bramka, myślałem... Ramka, nie bramka. Myślałem, że to jest... O, baza. Tkanina, plastik. Nie. Średni safe. No, tak. Zobaczymy, czy będzie średni drop z tego safe'u. Ale strzelam, że tak. Nawet jakbym otworzył bardzo trudny zamek, to i tak by było to samo. 38, dziękuję. 50 też. Ogniwo fuzyjne też sobie wezmę. Przedwojenne to, dziękuję. No i idziemy dalej. Normalnie czuję się, jakbym po sanktuarium chodził, tylko że pełnym supermutantów. O, płytę grzewczą sobie wezmę, dziękuję. Butelkę po mleku bym sobie wziął, ale wezmę sobie jedną Coca-Colę. Wezmę sobie to i to. Bo dzięki temu będę sobie mógł czystą wodę brać. O, następny bandyta. Tylko że napierśnik, ale nie masz nic ciekawego przy sobie, no to giń. Zginęłeś wcześniej. Szczotkę nie, metalowe też nie, zepsutej lampy też nie chcę. Przesuwaj się, piesku! Lustro, ja tu byłem? Nie, po prostu chyba tu już nic nie było w tym lustrze, okej, od początku. Ktoś inny przeszabrował. Tyle? To są ci przeciwnicy? Aha. Stupid noises. Zobaczymy noises. Oho, dobra, nieważne. Ja pierdzielę, co tam, czy tam jest jakiś potężny skurczybyk? Tu jest frajer, który zginie. Frajer, który zginie. A tu jest mutogar, który też zginie. I następny mutogar, który też, ała, zginie. Spadam stąd. O, gościu z rakietnicą, uciekam, pierdzielę. Gdzie jest ten gościu z rakietnicą? Gdzie on jest? Żebym tylko wiedział, Boże, spadam stąd. Good. Chyba gdzie jest typol z rakietnicą? Nie mam pojęcia, ale mój towarzysz już leży, super. Chyba ty, frajerze, giń. Giń, mówię! Pyk, leżysz. Ten ma rakietnicę? Nie, leży. Umieraj, frajerze, co się patrzysz? Tylko tak się bawimy, to się bawimy na ostro. No i co? Pyk. Ta broń to też, kurde, mocarna jest. No dobra, wezmę sobie spotem mój ten karabin. Gdzie jest ten gościu z tą rakietnicą? Gdzie on jest? To jest ten? On jest strasznie celny. To jest ten? Nie mam pojęcia.
Aś tutaj. Wow! Młot! Jeszcze. Okej, okay, młot, gdzieś ty jest. Gdzie ty jesteś, młocie? Poszedł. Aha, główny boss. Gdzie on tak spierdził? Co to jest, flash? No, muszę znaleźć, kurde, ten frajer tutaj. To powinien zginąć. To mnie irytuje. Kompletnie. Giń, ty, frajerze. Tak, tam u góry jest frajer. No, kurde, zaraz zginie. I see you, bitch. Gdzie jest następny? Tam jest młot. Że on jest młotem. No tak, tak, pukaj się, kurde, w plecy. Tam jest gościu z rakietnicą. Nie, to nie jest gościu z rakietnicą, ale też zginie. Nie wiem, gdzie jest gościu z rakietnicą, ale liczę, że przeżyje to starcie. Dobra, do widzenia, frajerze. O kurde, ta broń jest kozacka. Leżysz. Jeszcze gdzieś jaki jest, supermutant? Ha? Ten Scar jest potężny. No i proszę bardzo. Wyrzutnie rakieton, miał to super młot. Ile to waży? 20 kilosów, no to tego nie wezmę. Ale fajnie wygląda. Kurde, ciężka broń. Ale ja się w tym nie specjalizuję kompletnie. Ej, proszę bardzo, udało się, przejąłem to całą miejscówkę. Ale myślę, że obszukiwać ją będę w następnym odcinku, także dzięki bardzo za oglądanie. W następnym odcinku myślę, że pójdę, przeszukam pierw to miejsce dookoła, a później pójdziemy do tego zaginionego... A czy nie, pójdziemy do tej bazy wojskowej, do której mieliśmy zmierzać poprzednio, także siema.